W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Drugi już dzień tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan gromadzi nas na wspólnej modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. Po raz pierwszy w historii tej modlitwy miejscem spotkania jest Kościół Akademicki świętego Jana Pawła II. A modlitwie przewodniczy nowy ordynariusz diecezji ksiądz biskup Jan Piotrowski. Tegoroczne hasło towarzyszące naszej pilnej prośbie o jedność chrześcijan wybrali chrześcijanie z Brazylii. Zapisana na kartach Ewangelii Jana prośba Jezusa skierowana do Samarytanki przez studni Jakubowej dla niej pić niesie ze sobą niezwykłe bogactwo znaczeń, ale może przede wszystkim przypomina wszystkim nam ochrzczonym, że jesteśmy wezwani, by wracać do źródła wody chrzcielnej i że Jezusowe pragnienie ma ten najgłębszy sens. Kościół Akademicki świętego Jana Pawła II to wciąż nowe miejsce na religijnej mapie miasta Kielc. Niech dzisiejsza kaplica po bliskorocznym remoncie w maju ubiegłego roku została poświęcona i oddana dla służby Bożej jako Kościół Akademicki. Tak więc to wciąż pierwszy rok jego funkcjonowania. Rok wielu nowych doświadczeń, poszukiwania nowych rozwiązań duszpasterskich na miarę współczesnego człowieka, rok odkrywania własnego miejsca w dziele nowej ewangelizacji. W ten pierwszy rok wpisuje się także dzisiejsze ekumeniczne nabożeństwo Słowa. Cieszymy się obecnością na nim wszystkich sióstr i braci. Witam księdza biskupa Jana, witam przedstawicieli wszystkich wspólnot chrześcijańskich wraz z ich duchownymi. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze nabożeństwo z Kiel, z okolic, jak również z odległych krańców naszej diecezy, między innymi z Kazimierza Wielkiego. Jako wspólnota ośrodka duszpasterskiego Wesoła 54, wsłuchani w potrzeby współczesnego świata, chcemy odpowiadać na prośbę Jezusa, daj mi pić. Wczoraj sprawowaliśmy mszę świętą w intencji jedności chrześcijan, a po niej miało miejsce otwarcie wystawy ikon i spotkanie z jednym z ich pisarzy. Już od jutra rozpoczną się pokazy prac warsztatowych, przybliżające kolejne etapy powstawania ikony. Być może, jeśli taka będzie wola Boża, niebawem, jako kolejna inicjatywa przy naszym ośrodku, powstanie szkoła pisania ikon. Bracia i siostry, Chrystus przyszedł na ziemię, aby obdarować nas duchem dziecięstwa Bożego. Nasze słabości sprawiają jednak, że ulegamy duchowi podziału, nie patrzymy na siebie jak na braci, dzieci jednego Ojca. Stojąc przed Bogiem na wspólnej modlitwie, ze skruszonym sercem prośmy o łaskę, przebaczenie. Panie, który stałeś się naszym bratem, abyśmy mieli przystęp do Ojca, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który pragnąłeś, by zgromadzić w jedno wszystkie dzieci Boże, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. A Ty, który obiecałeś posłać Ducha Świętego, aby był źródłem jedności Kościoła, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Bóg jest dobry. Dziękuję Bogu, że możemy być razem. Piękny jest świątyni, piękny kościół. Na wzór wziął się osoby. Myślę, że Bóg nam dał naprawdę dobry czas. Możemy się razem modlić. Jest bardzo ważne, bo tylko modlimy się o jedność Kościoła. Pan Jezus, Syn Boży, Bóg, człowiek, swoją postawą zachęcił nas, aby modlić się o jedność Kościoła.
To jest bardzo ważne, żebyśmy jedno. I właśnie potem ludzie poznają, że jesteśmy Bożym ciałem. Ciałem Chrystusa, Jego świadectwem. Jeśli ludzie mają uwierzyć, to muszą widzieć jedność wśród chrześcijan. Pan Jezus przybył do miasta Sychar. Gdyby nie ta historia, prawdopodobnie nikt nie wiedziałby o miasteczku Sychar. Niewielkie miasteczko w Izraelu. W Samarii. Wiemy z historii ludu biblijnych, historii Izraela, że Samaria była miejscem, które życie omijało. Pomiędzy południem a północą, między Judą a Izraelem leżała Samaria. W 8 wieku przed Chrystusem północna część Izraela dostała się do niewoli asyryjskiej. Asyryjczycy uprowadzili cały Izrael, 10 plemion, i w to miejsce sprowadzili ludy z różnych narodów. Także ten teren izraelski został zamieszkany przez obce narody. Z czasem ten naród stał się jednym narodem. Miał swoją religijność. Izrael, jak wiemy, wierzył i wierzy w Boga. Boga Jahwe, Stwórcę nieba i ziemi. I powstał pewien problem. Żydzi ortodoksyjni uważali, że spotykanie się z Samarytanami jest niestety nieczyste. A więc jeśli przechodzili z południa na północ, to starali się omijać tą krainę. To było dla nich bardzo niewygodne. Musieli nadkładać wiele kilometrów, ale robili to bardzo często. Pan Jezus, idąc z południa na północ, przechodzi przez Samarię. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obsyłał Samarytanami. Jak to? Ty, Żyd, nauczyciel, rozmawiasz ze mną, Samarytanką? Dzisiaj w chrześcijaństwie czasami mamy problem, czy możemy się razem spotkać, czy możemy się razem pomodlić. Problem z tym jest chrześcijaństwem, a judaizmem. Wszyscy pamiętacie historię, bracia i siostry, kiedy Jan Paweł II udał się do synagogi w Rzymie i było to wielkim wydarzeniem. Chrześcijanin, głowa największego kościoła chrześcijańskiego, przychodzi do świątyni żydowskiej. Dla mediów to był wielki sukces. To było wielkie wydarzenie. Osobiście uważam, że to był wielki sukces Jana Pawła II. Ale zarazem pokazuje wielki problem kościoła. Wielu chrześcijan i wielu duchownych. To był sukces, moim zdaniem, jednego człowieka. Ale ten sukces jednego człowieka obnaża milionów wyznawców chrześcijaństwa, którzy niekoniecznie się udali do synagogi, na przykład na nabożeństwo. Miałem okazję raz być w synagodze na nabożeństwie jako chrześcijanin i szczerze powiem, że bardzo to dobrze przeżyłem i byłem zbudowany tą spontanicznością, radością, taką ekspresją, którą wyznawali właśnie Żydzi podczas tego nabożeństwa. Bardzo bym tu ujęty, przejęty. Ale problem jednak pozostaje. Spotykam różnych wyznawców, różnych chrześcijan, spotykam się z różnymi duchownymi kościoła katolickiego, prawosławnego, protestanckiego, sam jestem protestantem. I niewielu z nas zadaje sobie trud, aby przełamać pewne bariery,
pewne zwyczaje, pewne obyczaje, których nie wahał się przełamać symbol. To było naprawdę ogromne przełamanie, to był potężny przełom, kiedy Pan Jezus wszedł do Samarii, kiedy usiadł przy studni samarytańskiej, w Sychar, kiedy zaczął rozmawiać z kobietą i to jeszcze poganą. To był naprawdę przełom. I mam nadzieję w sercu swoim, że ta lekcja, ta ilustracja pomoże nam również przełamywać pewne bariery, zdobywać pewne podziały. Pan Jezus powiada do kobiety, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dał ci wody żywe. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, gdybyśmy znali Boży dar, gdybyśmy znali tego, który mówi do nas przez Ewangelię Jana, przez pozostałe Ewangelię, przez Słowo Boże, przez Pismo Święte, gdybyśmy znali Pana Jezusa Chrystusa, gdybyśmy znali Boży dar, wtedy sami prosilibyśmy, aby On dał nam żywej wody. I to jest wskazanie oczywiste na Ducha Świętego. Na Ducha Świętego. Woda jest symbolem Ducha Świętego. Gdybyś znała dar Boży, gdybyś wiedziała o zbawieniu, o życiu wiecznym, gdybyś wiedziała o nowonarodzeniu, gdybyś wiedziała, czym jest odrodzenie z Ducha, co to znaczy narodzić się na nowo. W tej Ewangelii, w trzecim rozdziale, mamy piękną historię, kiedy uczony w Piśmie, dostojnik żydowski, Nikodem, człowiek szlachetny, wysokiego rodu, człowiek o obcej kulturze, moralności, przychodzi do Pana Jezusa z zapytaniem, co mam zrobić, aby otrzymać życie wieczne. Pan Jezus odpowiada Nikodemie, musisz się na nowo narodzić. My wszyscy musimy się na nowo narodzić. Co się narodziło z ciała jest ciało, co się narodziło z ducha jest duchem. Gdybyś znał dar Boży i tego, który mówi do ciebie. Wydawało się, że przecież ona widziała Pana Jezusa. Ona go mogła prawie dotknąć. Ona z nim rozmawiała. Ale usłyszała pytanie, gdybyś znał, gdybyś wiedziała, kim ja jestem. Kim jest dla mnie, dla ciebie, dla nas Jezus Chrystus? Kim On jest tak naprawdę? Człowiekiem? Z Izraela? Synem Marii Józefa? Poczętym z Ducha Świętego? Kim On jest dla mnie? Czy On jest moim osobistym Zbawicielem? Czy ta historia jest dla mnie żywa? Czy ona jest martwą literą? Dlaczego ona jest żywa dla mnie? Ponieważ Chrystus żyje we mnie przez wiarę. On nie umarł, ale On żyje we mnie. On żyje w moim sercu. On żyje w moim duchu. Ja żyję, mój duch żyje, ponieważ Duch Boga żywego napełnia. Chrześcijaństwo jest szczególną religią, ponieważ wierzy w tego, który żyje. My chrześcijanie wierzymy, że Chrystus żyje w nas. On jest żywy. On naprawdę żyje. A my żyjemy dzięki Niemu. I wtedy prosimy Go o Ducha Świętego. Pan posyła nam swojego Ducha w imieniu swojego Syna. Tak wierzymy. Bóg udzielił swojego Ducha. Dał mi siebie w imieniu Pana Jezusa. Tym cudownym, drogocennym imieniu. Cudowny dar. Syn Boży, który zamieszkiwał niebo, tak to upraszczam, opuszcza to niebo i tą wspaniałą niebiańską chwałę swojego Ojca, gdzie aniołowie, serafowie, cheruminowie i święci oddawali mu chwałę i cześć. To cudowne miejsce opuszcza
i staje się człowiekiem. Jakby wchodzi w ciało człowieka. Staje się mężczyzną. Staje się darem. Boży dar dla ciebie i dla mnie. I to jest, kiedy ma to, to jest fundamentem Ewangelii. Chrześcijaństwa. Wierzymy w żywego. On umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał. Jest wieczny. Jest Bogiem, jest Synem Bożym. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się tym źródłem wody wypryskującej ku żywotowi wiecznemu. To jest cudowne, że Duch Święty zamieszkuje w naszych sercach. Jak mówi apostoł Paweł, nasze ciało jest Jego świątynią. Jest miejscem, w którym On mieszka. I Pan Jezus w tej krótkiej katechezie daje nauczanie tej kobiecie, tej prostej kobiecie. Bardzo szerokie, głębokie, fundamentalne nauczanie. I ona uwierzyła. Ona zobaczyła, że rozmawia nie z zwykłym człowiekiem, ale rozmawia z Mesjaszem, z pomazańcem, z Bożym Synem. Ona uwierzyła i poszła i opowiedziała to innym mieszkańcom. I gdy oni usłyszeli, również uwierzyli. Ale kiedy przyszli i zobaczyli Jezusa, to już uwierzyli, nie dzięki świadectwu, ale dzięki temu, że Go zobaczyli. Że ujrzeli Pana. Że mieli to objawienie Syna Bożego. Moim pragnieniem jest, moją gorącą modlitwą jest, aby każdy z nas mógł doświadczyć daru Bożego. Abyśmy wszyscy poznali Pana. Abyśmy wszyscy poznali Zbawiciela. Abyśmy wszyscy mogli prosić, aby dał nam swoje słowa. Aby udzielił nam swojego ducha. Aby objawił siebie dla nas. Proszę Ducha Świętego, aby napełnił nas tą cudowną łaską, tym cudownym poznaniem, tym cudownym błogosławieństwem. Aby udzielił nam w Jezusie Chrystusie dar życia wiecznego. Nie wiem, jak powiedzieć, ale w moim sercu jest ogromne pragnienie, abyśmy my wszyscy głęboko w sercu uwierzyli w Pana Jezusa i doświadczyli tej cudownej łaski, której doświadczyła ta kobieta, Samarytanka i ci Samarytanie, ci ludzie z Sychar. Myślę, że my w Kielcach też możemy przeżywać to wspaniałe błogosławieństwo i mieć w nim udział. Gorąco z całego serca błogosławię wszystkich Was zgromadzonych, bracia i siostry, życząc dużo Bożego błogosławieństwa. Dziękuję pięknym biskupowi, przełożonym za zaproszenie i możliwość podzielenia się tym krótkim słowem. Niech nam Bóg wszystkim błogosławi. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Panie Jezusa i w Duchu Świętym dziękuję za ten czas, za to miejsce, ten dom modlitwy. Dziękuję za siostry, za braci, za Twoje zgromadzenie. Błogosławię przełożonych, błogosławię księdza biskupa, błogosławię duchownych. Prosimy Cię o to, abyś objawił nam Twoje słowo, abyś objawił nam Twoją łaskę, abyś objawił nam przez Ducha Świętego cudowną łaskę zbawienia. Ojcze, z całego serca prosimy Cię, aby Twoja przychylność, aby Twoje miłosierdzie
i Twoja niezasłużona łaska była zawsze obecna w naszym życiu. Amen. Bądź błogosławiony, nasz Panie, Boże nasz, za to miejsce, za ten akademicki Kościół. Spraw, aby stał się jak studnia Jakuba, przy której można się zatrzymać, nabrać sił, spotkać życzliwych i gościnnych ludzi. Spraw, aby stał się miejscem życia dla naszego miasta i dla naszego regionu. Amen. Amen. Panie Boże, błogosławiący tym, którzy Ciebie błogosławią, uświęcających tych, którzy Ciebie i Tobie zaufali. Zbawmy Twój i pomogosławię dziedzictwo Twoje. Zachowaj pełnię tego Kościoła i uświęć miłujący wspaniałość domu Twego. Otocz ich chwałą poprzez boską Twą moc i nie opuszczaj nas, pokładających w Tobie nadzieję. Daj pokój Twemu światu, Kościołom Twoim, kapłanom, władzom naszym i wojsku Chrystusa miłującemu i całemu ludowi Twemu. Albowiem wszelka łaska i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ciebie, Ojca Światłości, i Tobie chwałę i dziękczynienie i pokłon oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i na zawsze, i na wieki wieków. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój mój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Kościoła swojego. I zgodnie z Twoją wolą napełnij ją pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Miłosierny Boże, Twój Syn przyszedł na świat, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże i wszystkich doprowadzić do Ciebie. Mocą swojego Ducha Świętego złącz nas w jedno. Umocnij do pełnienia Twojej woli i do głoszenia podlętych dzieł Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bracia i siostry, niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam na drogach odkrywania całej prawdy o Jezusie Chrystusie, który przyszedł, aby wszystkich zjednoczyć w jedno. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Prosimy księdza biskupa ordynariusza Jana Piotrowskiego o słowo podsumowujące. Trwamy w tej prośbie Pana Jezusa wyrażonej w Ewangelii, abyśmy byli jedno. Modlitwa ekumeniczna, która trwa w Kościele od wielu lat, jest przejawem
poszukiwania tych dróg jedności. W dzisiejszej modlitwie, korzystając z przesłania z Ewangelii świętego Jana, z tej prawdy o tym, że możemy zaczerpnąć ze studni Jakubowej ożywczej łaski, potrzeba nam we wspólnocie Kościoła katolickiego i wszystkich innych wspólnot chrześcijańskich tej odważnej i ufnej modlitwy. Modlitwa zmienia świat, zbliża nas, a ufam, że Pan Bóg da łaskę, abyśmy żyli w tej praktycznej jedności, co daj Boże, kiedyś w tej jedności, która połączy nas w jedną wspólnotę Kościoła katolickiego powszechnego. Dziękujemy bardzo. Prosimy także o słowo przewodniczącego Świętokrzyskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Serdecznie witam i bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tegorocznych obchodach i uczestniczę z nadzieją, że właśnie ten kościół akademicki stanie się na mapie naszego miasta ważnym miejscem odpoczynku, tak jak studnia Jakuba, przy której obcy i każdy, kto przybędzie tutaj, będzie mógł nabrać swoich sił i napić się wody życia, którą daje nam Chrystus. Dziękujemy bardzo. Wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnych nabożeństwach ekumenicznych.